patrzyłem na rejestrację tych wozów kempingowych, to głównie Niemcy. Zdaje się, że w tych jakby namiotach uprawiają paprykę. Za pół godziny będzie godzina 21, a ja ciągle jestem w dupie. Czy moje wakacje zawsze muszą być hardkorowe? Czy nie mógłbym mieć normalnych na przykład? $300 w plecy, bo ludzie tutaj mieszkają, tutaj samochód zaparkowany jest. Widziałem, jak ktoś wchodził do tego czarnego. Psy tu do mamy czekają. Jadę przez jakieś pustkowie, które jest chyba parkiem naturalnym.